Cześć, witajcie w imprezowym przeglądzie tygodnia, czyli szalonej podróży po najfajniejszych imprezach i najlepszych epkach na najbliższy weekend. W tym tygodniu mamy dla Was taki ogrom dobroci, tak dużo fajnych imprez i tak dużo dobrych, wspaniałych epek, że ja naprawdę nie wiem, jak to wszystko upchniemy w te kilka minut. To żeby nie marnować już więcej czasu, zaczynajmy. Tym razem naszą podróż zaczynamy od Poznania, bo to właśnie tam w piątek w projekcie Lab zagra Skalameria, czyli serbski DJ i producent, który jest też założycielem jednego z moich ulubionych labeli, czyli Geneza Records. Sobota w Poznaniu natomiast to impreza, na której wystąpi Thorsten Kanzler, oprócz niego m.in. Hellboy. Dalej na naszej imprezowej mapie znajduje się Warszawa. Tutaj też naprawdę dużo, dużo dobrego. W piątek na Jasnej Symmetrical Behavior, wydający swoje numery m.in. w Somie, a także VSK, który puszcza swoje traki w 4-7 u Tomiego 4-7 i w label Perka, czyli Perk Tracks. A także jeden z najlepszych moim zdaniem polskich live-aktowców, czyli Michał Jabłoński. Natomiast jak sobota w Warszawie, to Smolna. Tam właśnie zagra John Digweed, który swego czasu był okrzyknięty najdroższym DJ-em na świecie. Oprócz niego Śmietanka, czyli Leon Glasse i Angelo Mike. Dalej po prostu muszę wspomnieć o imprezie bardzo bliskiej mojemu sercu z dwóch względów. Po pierwsze, dlatego że impreza odbywa się w moich rodzinnych stronach, a po drugie, ze względu na charakter imprezy. Mowa oczywiście o imprezie 20 lat piotrkowskiej sceny techno, gdzie wystąpi m.in. Chris Liberator. Pozostając jeszcze na chwilę przy tych lekko undergroundowych klimatach, Kombinat tym razem wziął sobie do pomocy przy swoich poczynaniach przedstawiciela trójmiejskiej sceny, Simę, i razem rozbujają Płock w sobotę. Dalej mamy Wrocław i ojejku, co tam się będzie działo. Na początek impreza showcase kochanego przez wielu labelu Arts i zagrają tam m.in. Subjected, Emmanuel, Introversion, a także z naszych The Effect. Będzie gorąco. Sobota to natomiast czas na imprezę Save Goa Dupa, na której, jak nie trudno się domyślić, też klimaty psytrance, goa i ambientowe. Teraz krótki przystanek w Łodzi. W sobotę w klubie Dom urodziny Witiego Tauty, a tam cała śmietanka łódzkiego grania, m.in. Bombshen, FM, G-Sound, On Someone i wiele, wiele więcej. Myślę, że nie będziecie się nudzić i to jest pozycja obowiązkowa, jeżeli chodzi o ten weekend w Łodzi. I jeszcze tylko dwie imprezy. W piątek w Sfinksie zagrają m.in. Vertical Spectrum i Marbok, natomiast w Szczecinie w Kolumba 4 w sobotę Pet Duo z Berlina. Strasznie dużo tych imprez było, dlatego teraz na szybko fajną muzykę proszę. Zaczynamy od boga pokręconych, niepokojących dźwięków, czyli Stanisława Tolkaczewa, który wydał epkę w Alderic Records. Jak na Stanisława, to trzeba przyznać, że raczej hamował się w swoich eksperymentach, jeżeli chodzi o rytm. Dlatego tylko w dwóch trackach na pięć znajdziecie trochę bardziej połamaną perkusję. Za to słychać tutaj mocną inspirację muzyką filmową, zwłaszcza w genialnym kończącym numerze Treatment to Satisfying, który trwa bodajże ponad 10 minut. Bardzo mocno polecamy. W podobnych klimatach jest też epka od Ricardo Gardunow, Illegal Alien. Wszystko skąpane w takim przestrzennym sosie z dodatkiem futurystycznych dźwięków. Całkiem fajne. Dalej mamy propozycję od duetu Slam. Jak zwykle w ich przypadku mocno parkietowe numery. Jest groove, jest energia i są ciekawe brzmienia. Dalej na naszej liście Armand Le Texier, wybaczcie mój francuski, i jego album w labelu Children of Tomorrow. Trochę bardziej nastrojowo, gdzieś momentami nawet jakbym słyszał echa takich artystów jak na przykład Solar Fields z jego cudownymi przestrzennymi padami. Mimo wszystko przewija się tam też dużo fajnego rytmu, więc są miejsca i do tańczenia, i do słuchania. I na koniec dwie epki, które są parkietowymi zwierzakami. Mr. Jones w Decoy Records i Apol w On Seat Records. Dwie epki typowo do klubu, typowo pod tańczenie. Myślę, że obie się Wam spodobają. Okej, to tyle na dziś. Dajcie nam znać w komentarzach, gdzie wybieracie się w ten weekend. A w sobotę o 20:00 zajrzyjcie na nasz livestream. Ode mnie to wszystko. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!